środę, 14 stycznia, przegłosowaliśmy w Parlamencie Europejskim raport Katani o realizacji praw człowieka w Europie. Otóż przykro powiedzieć, ale to jest najgłupszy, jak słusznie powiedział europoseł PiS Konrad Szymański, raport, jaki w ogóle nam się zdarzyło głosować w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Oczywiście głosowaliśmy przeciwko temu raportowi, tak jak 200 innych posłów do Parlamentu Europejskiego. 60 kilku wstrzymało się od głosu, natomiast niestety 400 wystarczyło, żeby to przegłosować. Ten raport wzywa do wprowadzenia małżeństw homoseksualnych, wzywa do wszelkiej możliwej tak zwanej tolerancji dla wszystkich anomalii. Zajmuje się sprawami, które absolutnie do Parlamentu Europejskiego nie należą i zresztą nie mogą mieć prawnego skutku dla członków Unii Europejskiej. Natomiast poprawka, którą wniósł poseł Konrad Szymański z PiS-u i ja, Marcin Lewicki, poprawka wskazująca na łamanie praw człowieka przez tak zwane niemieckie Jugendamt, Urzędy do Spraw Młodzieży, które zawsze dyskryminują i krzywdzą nie niemieckiego rodzica w wypadku sporu o wychowanie i opiekę nad tym dzieckiem. Zwykle tym nie niemieckim rodzicem jest Polak, ale także często Francuz, Anglik, Belg czy Amerykanin. Ta poprawka niestety przepadła. Otóż ważniejsze są małżeństwa homoseksualne dla 400 posłów do Parlamentu Europejskiego niż dobro dziecka z rozbitego małżeństwa. To niestety daje pewien smutny obraz Parlamentu Europejskiego, ale może nie aż tak bardzo smutny, jakby się mogło wydawać, dlatego że bądź co bądź 200 przeszło posłów było temu przeciwnych, a 60, jak mówiłem, wstrzymało się od głosu. Tak więc prawie 300 posłów wykazało się zdrowym rozsądkiem, czego nie można powiedzieć o 400 posłów, którzy ten raport przegłosowali. Tyle o tym, co zdarzyło się w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu. Żegnam Państwa, Marcin.